Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku Dotyczącym przywództwa, czyli na czas wakacji nagrywam serię o przywództwie i dzisiaj już część ósma, dotycząca cech przywódcy. Natomiast dałam sobie sprawę, że lista, którą przygotowałam, to jednak umiejętności i w przypadku koni umiejętności, które faktycznie są stosowane. Więc pod hasłem cechy przywódcy znajdziesz zbiór cech i umiejętności. Zapraszam. Kiedy myślę o koniach, przywódcach, z którymi się spotkałam, które miałam możliwość obserwowania, również na filmach albo też czytania, czy to naukowe, czy takie nawet bestsellerowe pozycje, gdzie były opisane zachowania koni. Jeśli chodzi o cechy przywódcze u koni, to jest to długa lista, a moim zdaniem większość koni, przywódców miało wszystkie te cechy. Pierwsza rzecz to komunikatywność. Komunikatywność na najwyższym poziomie. Konie potrafią się komunikować w łamek sekundy. Są otwarte na komunikowanie się innych osobników. Przede wszystkim komunikacja jest z ciała. Wydają stosunkowo niewiele dźwięków słyszalnych przez człowieka. Natomiast umieją się słuchać nawzajem w taki sposób, że Reagują natychmiast na komunikat, który został nadany, ale też komunikują natychmiast to, co chcą zakomunikować, a nie wstrzymują się. No, nie, to jest zły moment, to teraz nie powiem. Tylko nie komunikują się od razu. Czyli oprócz tego, że nadają perfekcyjnie komunikaty, to natychmiast je odbierają i wierzą w komunikat, który został nadany. W ogóle nie szukają jakichś intencji, Chwytów, po prostu biorą to, co jest. Czyli są precyzyjne w komunikowaniu i nie kombinują w odbiorze. Mają też wysoki współczynnik empatii, czyli bardzo ważne są dla nich emocje, ale też ufają i ufają z taką wielką też wiarą w hierarchię. Czyli jak jest przywódca i nadaje jakiś komunikat, to nikt z nim nie dyskutuje. Nie spotkałam też konia, którego ego doszłoby do głosu. Na ludzi już czasem tak. Osobniki przywódcze miały często spokój wewnętrzny, ale też potrafiły szybko podejmować decyzje. Może dlatego, że jest to kwestia, przynajmniej u dzikich koni, życia bądź śmierci. Czyli szybka decyzja o na przykład ucieczce, to jest decyzja o przeżyciu stada albo większości stada. Więc ta szybkość podejmowania decyzji u koni jest wybitna. Myślę, że. U ludzi też by się przydało, żeby czasami szybciej podejmowali decyzje. Konie też mają taką właściwie umiejętność, że maksymalnie długo unikają walki z przeciwnikiem w sytuacji konfliktowej, wolą czasami uniknąć tej walki, czyli odejść na przykład kawałek, no bo starcie przy ostrych zębach, silnych kopytach, no zawsze co najmniej porani, albo może być naprawdę bardzo tragiczne w skutkach, więc starają się unikać walki. Jako w inny sposób rozwiązują sytuacje konfliktowe. Potrafią doskonale żyć we wspólnocie. Nie są to ogromne stada w naturze, nawet jeżeli widzimy jakieś wielkie, wielkie stado, to ono jest podzielone na pewne podgrupy, które ma jasną hierarchię, jasny system przywództwa i harmonię życia we wspólnocie. Potrafią stawiać granice, ale też rozwijać. I tutaj, jako przykład, jest moja obserwacja mojej poezji czyli klaczy, która urodziła źrebaka, pieśń o Rolandzie. jak rolka, bo tak nazywany jest źrebak, do tej pory ma <grym> taką ksywkę, to jak rolka była mała, to przez pierwszy miesiąc poezja pozwalała się kopać i gryźć. Wydaje mi się, że był to czas, gdzie klaczka, ta źróbka mała, potrzebowała nauczyć się celności kopania, takiej umiejętności używania zębów. I matka to tolerowała bez zmrzenioka. Akurat tak się złożyło, że równo miesiąc po urodzeniu, jak Rolka próbowała kopnąć matkę, to matka się odsunęła. Jak ta próbowała, bo się trochę zezłościła, jeszcze raz jej przykopać, to matka ją gryzła w tyłek. I potem, już wszystkie próby agresywnego zachowania źrebaka, klacz odbijała swoimi zębami albo machaniem nogi, jeśli nie skutkowało odejście. Bo oczywiście próbowała najpierw odejść, ale jak to nie skutkowało, no to. Odpłacała pięknym za nadobne, czyli stawiała granice, ale dopiero wtedy, kiedy źrebie już umiało korzystać z zębów i kopyt. Myślę, że to ciekawa lekcja dla nas jako przywódców. Rozwijać i stawiać granice. I tutaj mam pytania rozwojowe dla ciebie. Jakie, Twoim zdaniem, powinien mieć cechy przywódca? Jakie umiejętności. Też powinien mieć przywódca. Które z cech sprzyjają rozwojowi kompetencji zarządczych? Jakie umiejętności warto wykorzystywać w sytuacjach kryzysowych? Dzięki za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!